Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. No, postaram się ogarnąć po tym szoku, że tutaj jest tak trudno. No tylko nie zdziwcie się, moich tętnień, które tam zostawiłem na dole, już nie ma. Bo kiedy materiał się eksportował, wyszedłem tutaj, po prostu chciałem zabić sobie tego pajączka i babkę z dzwonkiem. No i uwierzcie, nie udało mi się zabić baby z dzwonkiem. Dopadli mnie wcześniej. Jej sługusy mnie dopadły i zabiły. Na śmierć. Nie, bo nie wiem, ona się przemieściła w dziwne miejsce. Gdzieś, ale dobra, olejmy. Uuu, shit. Dobra, i to był błąd. I to był kolejny błąd. Czy przypłacę go życiem? Nie wiem. Może. Ale podniosę przedmiot przynajmniej. Dobra, gęsta krew. Dobra, coś czuję, że gonią mnie. Dosyć intensywnie. Nie, więc okej, włączę wszystkich. Czemu nie? Pewnie, to jest bardzo mądre, Piecho. Cia! Kurde. Pewnie, że nie. Gdzie jest? Gdzie ona jest? Moment. Nie tutaj i nie tutaj. Nie, dobra, serio, już muszę zacząć z nimi walczyć. No i zobaczcie, jedno uderzenie i 1/3 paska mojego zdrowia gdzieś wek. Są tutaj ugryzienie psa. No dziabnij go, no. Okej. Okay. Jeszcze jedno powinno starczyć. Dobra, dziabnijmy sobie fiolkę. Ja mam nadzieję, że teraz pójdzie mi zdecydowanie lepiej, ale to oczywiście nie jest powiedziane, że tak będzie. Aha, to jest obok druga, no to super. Aha, ten jest tutaj, okej. Okay. To nawet by się dobrze składało. Bo tutaj będę mógł teraz swobodnie sobie wejść. I poszukać pani w szpiczastym kapeluszu, ale też w sumie pani z dzwonkiem. Przydałaby się jako pierwsza do znalezienia. Okej, okay, każdy tutaj stara się trzasnąć we mnie kulą ognia. Nie, a może to jest właśnie taki loch w stylu nie walcz, tylko uciekaj. Okej, okay, może nie. A może właśnie tak, jeżeli uda mi się uciec. Dobra, to się udało zrobić, to jedno uderzenie, ale już wtedy w berserka wchodzi. I się robi kiepściutko. No dobra, może to zadziała? Dobra, na szczęście. Dobra, ale zostaw tych. No pani ma moje tętnienia, ale nie ma ich tyle, ile miała tamta na dole. A to dlatego, że padłem. Za ich sprawą. Dobra, ale nie, serio, gdzie tu iść dalej? Na górze byłem, na dole w sumie też. Widziałem tylko jedno przejście. Ej, dobra, jesteś na berserku już? Nie, jeszcze nie? Ej, chyba jednak. Albo nie? Dobra, jedno kopnięcie w pysk i patrzcie, ile energii mi spadło. Ej, ktoś tam zginął. I to ktoś poważny za 2300. No dobra, tutaj wchodziłem, tam jest wejście na górę później tylko, a tu jest jakiś przedmiot jeszcze. Fiolki z krwią, jak miło. No ale dobra, czy to na pewno jest to samo? Jeżeli tutaj będzie drabinka na górę, to wiemy bardzo dobrze, gdzie jesteśmy. Co to za dziwny status mi tam wleciał znowu? No, moment, gdzie jest drabina na górę? Ej, moment, serio, gdzie jest... Tutaj. No dobra, olać. Do pieca z nimi, wszystkimi tam na dole. No i zobaczmy, może jeszcze tutaj faktycznie coś jest. No, aż mi się nie chce wierzyć. No gdzieś musi być ta wajcha. No chyba, że zupełnie inną odnogę wybrałem. Teraz to jest odnoga dodatkowa. Nie no, aż się wierzyć nie chcę. Nie, dobra, pająk mimo tego, że powinien, to nie wchodzi tutaj na górę. No mówmy się, ten pająk nie powinien potrzebować drabiny, żeby się dostać na górę. A nawet jeżeli by potrzebował, to na pewno powinien wejść po niej. Ale nie, on taki z gatunku chyba nieruchliwy zbytnio. Nie, ale pani w szpiczastym kapeluszu, gdzieś tam na dole jest. Chodźmy do niej. O cholera, no nie tak! Zupełnie cholera nie tak. No jak amator, musiałem się wturlać tutaj. Dobra, jeszcze z dwa poturlanka. Nie, serio, nie wiedziałem, że ona tutaj jest. Okej, okay, ale piesek już idzie. Kurde! Szybka bestia. Ej, nawet... Łooo, co jest grane? Nawet moja broń, moja halabarda na... Plus 10, no zabij go wreszcie. No, moja halabarda na plus 10 nie powoduje, że on jest wyprowadzony z równowagi i może cały czas nieprzerwanie prowadzić ataki na mnie. To jest nie fair. No tak nie było wcześniej, tak nie było w przypadku żadnego innego przeciwnika, nawet kurde, bossy pękały.
kiedy ja wymachiwałem halabardą, a tutaj takie coś? Ej, dobra, ale nie wiecie, czemu ci się zbytnio do mnie nie kwapią? Dobra, 11 tysięcy, no to jest nic. Potrzebuję zdecydowanie więcej, żeby myśleć o jakimś upgrade'ie. Wow, zwolnienie animacji, czyli pewnie, no właśnie, kula ognia. Ej, co my tu mamy? Na drzewie. Mhm, dobra, da się to ściągnąć? Bo to jest tajemna mgła pewnie. No nic super ważnego, ale fajnie by było, abym to wziął. Nie wierzę, dobra, super. Jeszcze takie rzeczy się dzieją. Jakby nie było wystarczająco trudno. Ej nie, ale to serio, jak się podejdzie do nich, to no, bez problemu można rozwalić. I dużo tajemnych mgieł zostawiają, no to dobra, no to powykańczajmy. No właśnie, bo tylko ataki na odległość są zabójcze. Te kule ognia, bo tak z bliska to z tego co widziałem, to ona się tylko otwiera i pluje jakąś tam wodą, no to co to ma być? Z czymś takim to ja mogę walczyć. No co my tu mamy? Kolejna skorupendra. Czy inny po prostu robak obdarzony dużą ilością nóg. Ej! O kurde, dobra. Słabo. Dobra. Tak sobie właśnie pomyślałem, wiecie, kogo mi przypomina to monstrum? W Dark Souls 2 był taki potwór, taki smok. Chyba to był autentycznie jedyny boss, którego mi się udało wtedy pokonać za pierwszym razem. Ej, moment. To ty? A tak, to ty. Nie no, pamiętacie takiego smoka, który właśnie w ten sam sposób się otwierał, jak on tutaj? Coś w tym stylu, tylko że przez całą długość swojego ciała? Dobra, nie wiem, co robi ta woda, którą żygają, ale no nie muszę tego sprawdzać, nie muszę wchodzić, żeby wiedzieć, że to jest coś niefajnego. Ej, a tutaj może przejść? A nie, tutaj niestety nic. Da, tylko ten koleś. Dobra, tak jak mówiłem, kiedy jest się pierwszym, to jest okej. Problemy są wtedy, kiedy on uderza pierwszy. Tak samo jak ten piesek teraz. Piesek zielący ogniem, notabene. No kurde! Daj już spokój. Ej, nie, dobra, serio? No i pięknie, dziękuję bardzo. Ją trzeba zabić. Aha, to jest sprawa honoru teraz. No więc tak, priorytety. Babka z dzwonkiem, później babka w szpiczastym kapeluszu. Nie, serio, nie mogę tego otworzyć już, szkoda. Wielka szkoda. Ej. Czemu tobie się świecą oczy? A zresztą, kurde, tym lepiej. Ej, nie wiedziałem, że masz atak dupą. Znaczy odwłokiem. Ale dobra, nie, ale serio, czemu tutaj tym pajączem miałem moje tętnienia? Też nie wiem, ale dobra. Olać robale, olać babę z dzwonkiem nawet. Od razu do pani ze szpiczastym kapeluszem. No zapraszam. Dobra, żegnam. Ale tylko na chwilę. To było wycofanie taktyczne. No, ej, dobra. Już myślałem, że tylko ja nie trafię, ale na szczęście nie trafiliśmy się oboje. Ej, nie, dobra, jednak to był błąd. Trzeba iść do babki z dzwonkiem najpierw, bo ci nawet schodzą tutaj na dół. Nie, ale dobra, może mi się uda jeszcze, wymijając tutaj wszystkich, jakoś dopaść babę w kapeluszu. Dobra, pewnie nie. Ale będę próbował. Fiolek mam jeszcze dużo. No i jeszcze jedno takie jest po niej chyba. Dobra, chyba, że dopadną mnie psy najpierw. No lubię reszta tej zgrai. Dobra, ale fiolka i tak weszła. No bo jak to mogło nikogo nie trafić? A, kit, ktoś ruszy. I ja no nie wierzę, jednego tylko trafiłem. Najmocniejszym z moich uderzeń. Jak no byłem, przecież kurde, turlałem się nawet. No nie, serio, ten loch jest jakiś masakryczny, co jest grane. Dobra, ale to znaczy, że warto robić te lochy. No ale bez przesady, ja nie byłem, kurczę, ja weteran wszystkich gier od From Software. Wszystkich tych, które znam i które były mniej więcej, miały podobną mechanikę niż to. Czyli Demon's Souls, Dark Souls i Dark Souls 2. No myślałem, że tutaj, kurczę, poradzę sobie, no, bezbłędnie. A tu się okazuje, że bardzo błędnie. Że nawet sobie można powiedzieć, nie radzę. No ale tylko z tymi lochami na szczęście, bo reszta gry jakoś tam aż tak trudna nie była. Dobra, nie powtarzajmy błędu przeszłości. Babka z dzwonkiem, już tam ją widzę.
Na szczęście, ale spokojnie. Ej, kurde, no! Zwykły taki żul. Ej, nie, błąd. No, to już było piecho zdecydowanie lepsze. Trzech naraz. Czemu nie? Dobra, ale ty już zgin lepiej. No, ale jakim prawem? No. Jeszcze tutaj reszta się pojawiła. Ej, wiecie co? Oleję tego gościa. Wypatrujmy baby z pieskami, bo ona zawsze w asyście tych psów się porusza, z tego co teraz zauważyłem. Że gdzie psy, tam i ona. Ona ma tendencję chyba do patrolowania tych okolic. Dobra, więc wypatrujmy. A są piekielne ogary. Zaraz zobaczymy, czy jest też i ona. Dobra, ruszyły już na mnie. Chyba chciałyby. Ale coś nie mogą się zmobilizować. Dobra, to ja najpierw zmobilizuję je. Okej, okay, to był błąd. Ale jeszcze żyje. Cały czas żyje, gnoje, cały czas żyje. Chodźcie tu. No kurde! Ej, ale nie wie, nawet nie wiecie, jak mnie to denerwuje. Jaj, no jak mnie zwykłe porobią. No jak amator. Turlanie za turlaniem, ale... W pewnych sytuacjach to daje... pewną iluzoryczną szansę wyjścia z tej sytuacji w całości. Z jakimś tam skrawkiem z życia, większym lub mniejszym. Ej, no bez kitu. No, do budy, kurde. Oj, no nie, bez przesady. No, Ej, nie wiem, może to przez ten hełm. Kurde. No wydaje mi się, że postać wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Statystyki też ma lepsze niż kiedykolwiek, a tutaj jednak takie wciry. No, coś, kurczę, musi być powodem. Moja kiepska gra? No jak najbardziej, ale... też innych powodów można się doszukiwać. Ej, ale niech podejdzie. Zapraszam. Halo? Nie, nic? Dobra, no to pozwól, że ja zacznę. I skończę. Mam nadzieję. No! Dobra, honor odzyskany. Może nie w całości, ale przynajmniej jego skromna część. Nie no, to jak dostać w pysk, te dwie fiolki. Serio. Myślałem, że chociażby coś, czego będę potrzebował do wykonania rytuałów, ale nie. Po co? Przecież ona tylko 4 razy mnie zabiła chyba. Czy ileś tam. A nagrodźmy jego starania. 2 fiolkami z krwią. Dobra, odsuń się, nie obrzygaj mnie. A, i ty masz moje... tętnienia. No to super. Tutaj, kochani, raczej zginiemy znowu. I tętnienia przepadną. Nie było ich jakoś super dużo, więc nie będę płakał, no ale miło nie będzie. A więc tak, kolej z workiem najpierw. I szybko. Najszybciej jak się da. Dobra. Odsunąć się. No i jeden robak został tam na dole. Więc najszybciej jak się da, no ale dobra. Wybaczcie, ale bliźniacze odłamki cały czas zbieram. No, jeden, drugi, trzeci. No, starczyło, mam nadzieję. Ej, moment, ale... to no nie miałem moich tętni? Jednak? To kto je, kurde, miał? No, moment. Serio? Przecież to coś miało świecące oczy, jeżeli to w ogóle ma oczy. Ja, no dobra, no to porozwalajmy jeszcze inne. Ojej, dobra, przetestowałem. Co to robi? Chyba nic. Oprócz tego, że delikatny damage. Nie, ale serio. Gdzie są moje tętnienia? Kto je ma? Kto je przetrzymuje? Tego było trochę więcej, a może nie? Może jestem jakimś paranoikiem po prostu i wydaje mi się, że coś więcej mi się należało. A prawda jest taka, że no... zbyt wiele tutaj nie uzbierałem. No dobra, poprzestajmy na tych 16 tysiącach, no ale kurde, gdzieś wejście dalej musi być. Jakieś przejście ukryte, tajne. Wejście, wrota, jaskinia, no nie wiem. Kurde, po prostu chciałbym już przejść te lochy i zająć się następnymi. Bo w tych coś mi się wydaje, że autentycznie mi się nie poszczęściło. Ej, ty masz! Dobra. Dobrze, że udało mi się ciebie zlokalizować chociaż. No bez przesady, no. Dobra, już? No, 25 tysięcy. Dodatkowo. Nie, ale serio, wiecie co? Sprawdzę. Czy aby na pewno w ogóle to jest dobra ścieżka? Czy to przypadkiem po prostu nie jest taki kill room, gdzie ja sobie mogę wejść i zginąć? Ej, tam ktoś próbował czarować.
Nie no, serio, wydaje mi się, że to jest jednak dobra ścieżka. No jest i lampa. No i to nie wygląda mi na boczne przejście, bo boczne przejście było tam. Nie, stop. Na pewno? Nie, wcale nie chcę wjeżdżać na górę. Nie, no to jest jedyna ścieżka. Więc to musi być to. Więc tam też musi być po prostu przejście dalej. No, niefortunnie się złożyło, no ale będziemy musieli wytłuc wszystkich, którzy tam są. No i szukać. Szukać wytrwale, bo teraz szukałem, no, w miarę wnikliwie i nic nie udało mi się znaleźć. Dobra, który to jest chętny? Tamten. Dobra, czyli pójdziemy z drugiej strony. Z drugiej strony zaczniemy. I no dobra, na górze nic nie było. Tu są schody. Okej, ale serio, żadnego przejścia. Tu może ewentualnie coś kiedyś mogłoby być. No ale no nie teraz. Dobra. Żeby tam nie ożygali mnie ogniem przypadkiem albo innym płynem. Ja no dobra, jednak najmocniejsze trzeba. Ej, co to było? Takie uderzenia jeszcze nie widziałem w twoim arsenale. Chyba. Ale jeżeli widziałem, to nie zakonotowałem sobie w mózgu. Należycie. Ej, no. Dobra, pięknie. Ale już bez tajemnej igły nawet. Choć nie, w sumie ten zostawił, to ten też pewnie zostawi. Może faktycznie, tutaj trzeba wszystkich zabić. Nie, no jeszcze nigdzie tak nie było, więc czemu miałoby być tutaj nagle? To by było tak bardzo nie po growemu, bo gry lubią przyzwyczaić do pewnych schematów. No w końcu są kierowane zasadami, no. Nie ma tej totalnie wolnej Amerykanki, rób co chcesz. W sumie w pewnym stopniu tak, ale tylko w pewnym stopniu. Dobra, jeszcze chyba tam została ostatnia w oddali. Ale to po tej oczywiście, stąd najpierw. Dobra. I chyba to pomieszczenie będzie już totalnie oczyszczone. No nie zapomnijmy oczywiście o tajemnej mgle. Tam, piechol, tam. Geradeaus, przed siebie. Dobra, dobry unik, nie jest zły. Okej, więcej niż jedna. To komplikuje sprawy. Nie jakoś bardzo, no ale troszeczkę. Okej, nie mogę dać się trafić, bo zginę. Nie mogę dać się trafić niczym, no kurde. Wiecie co, już wolałem, jak to żygało tą wodą. 7330, co? Jakim cudem? Ej, pewnie trafiłem w ten ogonek. No właśnie, i to jest sposób. 7639, tyle dokładnie zabiera ten cios halabardą. No to czyli co? Centralnie i prosto w świecący kwiatuszek. Nie, ale dobra, szukamy wyjścia, przejścia, drogi. No inaczej, nawet nie szukamy tego, szukamy dźwigni. Dźwignia, jeżeli tutaj gdzieś jest. Właśnie, jeżeli gdzieś tutaj jest, to na pewno schowana wewnątrz tutaj. No ale dobra, moment, no. Bez przesady. To jest jedyne widoczne przejście. Coś tu musi być. Innego oprócz tylko wejścia na górę. No w końcu tego przejścia strzeże i pająk, i jakiś tam kościotrup. No ej, to nie jest po prostu takie sobie przejście. No dobra, trumny nie skrywały odpowiedzi na to pytanie i na moje rozterki. Dobra, na szczęście taki cios dalej działa. Aha, no ciosy w pysk nie działają zupełnie w przypadku tego pająka. No ale to już sugerowałem wcześniej, teraz po prostu o tym dobitnie przekonaliśmy. No dobra, zrobiło się trochę ciemniej. Nie, ale serio, kurde, no. To skoro nie na dole, to może faktycznie tu gdzieś na górze, no ale naprawdę. Zazwyczaj bez problemu udawało mi się znaleźć dodatkowe przedmioty i wajchę i bez żadnego wysiłku praktycznie, a tutaj? No wysiłek jest, to raz, a dwa, no nie, bezowocny zupełnie. Przynajmniej póki co. Dobra, oddawaj trochę mojego zdrowia. Nie, serio, muszę zmarnować jeszcze jedną fiolkę. Bo nie wiem, czy przypadkiem ktoś mnie uderzy w plecy i mnie nie zabije, a 55 tysięcy to już jest no. Taka kwota tęsknie, z którą trzeba się liczyć. Dobra, jest pochodnia, to może też i...
Jest! No! Uff, dobra, nareszcie. Pułapka? Okej, okay, ale może ją wykorzystam przeciwko komuś. Nie, taki tylko łepek, to nie. Nawet nie trzeba będzie. Okej, okay, to lepiej, żebym ja sam w nią nie wpadł. Rozwalmy ją w cholerę. Dobra, z tobą pójdzie łatwo. Bo znam na ciebie sposób. Po prostu podejść blisko. Tak blisko, jak tylko się da. Ej, ale moment. On zmienił obrzyna na tą maczugę? Ale dobra, jest i wajcha. Nareszcie, kochani. Dobra, koniec z tej przeklętej warstwy. No ale właśnie, następna wcale nie musi być lepsza. Mówiąc więcej, no podejrzewam nawet, że będzie gorsza po prostu. Że będzie jeszcze trudniej. Okej, okay, z której strony są schody? Ale to w ogóle moment, a może mi się uda, tak... Ach, no nie. Dobrze, że przynajmniej się nie zabiłem. Nie, myślałem, że chytrze uda mi się wskoczyć na mostek od razu. I zaoszczędzić parę cennych sekund, ale nie, spokojnie. Parę cennych sekund akurat mam. Z fiolkami gorzej. I ze srebrnymi pociskami, no ale... To też jakoś da się przeskoczyć. Po prostu trzeba grać lepiej. I nie pozwalać na jakiekolwiek uderzenia przeciwników. Nie, serio, zawsze po prostu lepiej być pierwszy. Dobra, ale może do snutorpiciela się jednak cofnąć, bo teraz powinno być serce, czyli boss. Nie wiem, czy 9 fiolek to jest wystarczająca ilość. No, ale jakby co spoko... Oj, nie, sorry, jeszcze jest dodatkowa ścieżka. Dobra, zobaczymy, czy tak samo trudna jak tamta. Okej, okay, zaczynamy od ukrytego kościotrupa, plus... Moment, ta pułapka uruchamia się normalnie. Okej, okay, ale tylko jedna strzała, no to można wykorzystać przeciwko temu kolesiowi z workiem. Ale najpierw tak, mgła odrętwienia. No i może tak zróbmy faktycznie, żeby tutaj nie wtopić teraz. No zawsze delikatnie większy damage. A tych trzeba kończyć od razu, bo widzieliście naprawdę 4 ciosy. Z buffowaną bronią plus 10. No może faktycznie pora zmienić na miecz. No ale miecz nie jest plus 10, nawet nie jest chyba jeszcze nawet plus 9. No potrzebuję fragmentów skały. Dobra, tam zejście na dół, jakby co, ale najpierw ten poziom wyeksplorujmy. Okej, okay, są i... O kurde, dobra, zmasowany atak wszystkiego i mega drop animacji. No nie! Jakimś cudem żyje! Ledwo! No kurde, piechol! Dawaj tu, dawaj tu! Ej, może one się dadzą złapać pułapkę! Ej, jeszcze jakimś cudem znowu żyje! No dobra, tego zeskoku nie wytrzymam. Zabiję się nim, no właśnie. Ale przynajmniej moje tętnienia leżą tam na ziemi teraz. A nie gdzieś dalej. Ej! Zeskoczył za mną, czyli pewnie on je teraz łyknie. Co też wcale, kurde, nie jest dobre. Moment, tutaj rozumiem, tak? Nie, bo to jest winda. Prosto i w lewo tym razem. Aha, już tylko 12 fiolek mam. Mhm, no to super. No przypominam, powinno być ich teraz w tym momencie 20. No ale mamy tyle i trzeba z tym żyć. Najlepiej po prostu teraz nie stracić ani grama zdrowia. W żadnym wypadku tutaj. Dobra. Nawet bez ulepszonej broni. Kurde, no potrzebne mi są fragmenty skały, albo nawet całe skały. Ale skoro tego nie ma, to trudno. Nie, dobra, odzyskane tętnienia, to cieszy jak najbardziej. No ale teraz tak, można zejść tam na dół i zobaczyć, czy czegoś nowego tam nie ma, albo przyjąć ten zmasowany atak na klatę. No dobra, chodźcie. No, chociaż jeden. Dobra, znowu to dziwne zaklęcie. Ej, ktoś tam naprawdę lubi bawić się ogniem. Nie, ale pieski jednak lubią po prostu chyba skakać bardziej. No dobra, ale jeden atak chociaż piechol, no. Dobra. Ta, oczywiście wszyscy za mną. Gęsiego, najlepiej. No chodźcie, chodźcie. No teraz zapraszam. No i oczywiście, tak. Musiałem się zaklinować. No i teraz, no to musi wejść. No co jest grane? Skąd ta nagła inteligencja w nich?
One, no, że jakby nawet przewidują moje ciosy, moje poczynania. Ale dobrze, przynajmniej jak już się trafi, to załatwia to sprawę. Prawie 70 tysięcy. Koniec odcinka się zbliża wielkimi krokami. Ale to mogę jeszcze spróbować zrobić. Dobra. Jednak delikatny odwrót. U pająki, których tak bardzo nie lubimy. Mam nadzieję, że zaraziłem was antypatią do pająków. No ale patrzcie, no co za kurda arogancka świnia. I powolnym kroczkiem idzie po śmierć. Jakby myślała, że ujdzie z tego cało. A jest dalej tylko fiolki z krwią. No dobrze, chyba twórcy wiedzieli, że tutaj po prostu się ich najwięcej traci. Nie po mnie. No i ładnie. W oku cyklonu zostawiłem teraz. 72 548 tętnień. Dobra, trudno kochani, ale wybaczcie, w tym momencie muszę skończyć ten odcinek. Niestety nie udało nam się nawet tej trzeciej warstwy zrobić, no ale... No widzieliście, że nie było łatwo. Wielkie dzięki za oglądanie, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!